Hello, good morning. Hi guys. Today we are starting a new subject. Zaczynamy nowy temat, który jest związany tym razem z czymś, co nazywamy school, czyli szkoła. Czyli coś, co kochacie najbardziej na świecie. Okay, so please, first we will work with brown books. Open your brown books, page 20. 20 is 20. Czyli spróbujcie otworzyć na stronie 20 brązowe książki. Ok. No, coś tu zamula? Co tu się dzieje? Miałem właśnie aktualizację, więc może trochę coś tam mulić. Ok, jest wszystko. Ok, page 20. Jeszcze sprawdzę, czy mi się na pewno dobrze nagrywa. Dobrze. So, school. You can see the school. Widzicie szkołę. W tym dziale nauczysz się nazywać rzeczy w szkole, pytać, co to jest i odpowiadać na to pytanie, dziękować. Czyli mamy takie trzy główne cele lekcji, właściwie cele działu. Look, point and say. Na początek mamy przypomnieć sobie wszystkie kolory, które pamiętacie. So, how is fioletowy? Fioletowy is, no i spróbujcie, purple. Różowy is pink. Zielony is green. Czarny is black. Biały white. Brązowy brown. Ok. Niebieski is blue. No i mamy jeszcze czerwony red, żółty yellow. No i co my jeszcze mamy za kolor? Co tu jeszcze może być? Nie widzę chyba nic innego. No dobra, ok. So, now, look, listen and repeat. Teraz każą nam coś fajnego powtórzyć. Uwaga, co to będzie? Unit 2. Opener. 2. Look, listen and repeat. There's a boy. There's a boy. There's a girl. There's a girl. There's a board. There's a board. There's a teacher. There's a teacher. There's a chair. There's a chair. There's a desk. There's a desk. I teraz, na pewno niektóre z tych słówek już znacie. Boy is in Polish chłopiec. Girl is dziewczyna. Board, tablica. Teacher, nauczycielka. Chair, krzesło. Desk, biurko. Może być też taka ławka, w szkole nie wszyscy mają biurka, ale to na to samo wychodzi. Okay, so now listen and chant. Teraz mam jakąś rymowanko-podobną piosenkę. Rymowanko-podobną. Opener. Three. Listen and chant. Co to jest? It's a school. It's a school. It's a cool school.
It's a school. It's a school. It's a school. Cool school. It's a school. It's a school. It's a cool school. Czyli to jest szkoła, która jest cool, czyli super ekstra. W ogóle słuchajcie, za granicą bardzo często te szkoły są bardzo bogate. Na przykład jak byłem na szkoleniu z Finlandii, to tam sale muzyczne to była bajka. Słuchajcie, instrumentów muzycznych kilkadziesiąt, kilkanaście rodzajów. Sala techniczna to były takie, dosłownie wyglądała jak zakład stolarski i krawiecki. Sala informatyczna po prostu bajka. Uczniowie otrzymują swoje tablety chyba to w szóstej klasie podstawówki i mogą już pracować głównie na tabletach. Więc naprawdę słuchajcie, jest fantastycznie. Oczywiście nasze szkoły nie są złe, akurat nasza szkoła jest bardzo fajna. Mamy wszędzie tablice i interaktywne rzutniki. Mało ludzi w klasie, co też sprzyja nauce, więc mi się akurat bardzo podoba, a wiem co mówię, bo pracowałem, słuchajcie, już w 17 miejscach. Ok. So, now, let's go to our black books. No to czas coś popisać. Ok. So now, please open your black books. On page 18. Czyli zeszyt ćwiczeń 18. Pokoloruj rysunki, które potrafisz już nazwać po angielsku. Podaj odpowiednie nazwy. Czyli ja z wami będę kolorował. Mamy czas, spokojnie. Ok, moje kreciuszki są tu. Star Wars. I zaczniemy zaraz zabawę. Tylko chwilę muszę zobaczyć coś na drugim komputerze. So, see you soon. Ok, so, zaczniemy od tych najprostszych rzeczy, bo teraz nie wiem, czy ktoś zna niektóre słówka, ale myślę, że wszyscy znają takie, które mieliśmy ostatnio. How is książka? Książka. Książka is book. My book will be beige. Ok. No to kolorujemy book. Każdy swoim tempem. Pamiętajcie, jeżeli potrzebujecie więcej czasu na pisanie lub kolorowanie, zróbcie sobie spokojnie pauzę. Zróbcie właśnie rysunek lub jak będzie trzeba, podpiszcie coś, połączcie. I wtedy możecie dalej kontynuować oglądanie lekcji. Ok, book. How is kwiat? Kwiat is flower. My flower will be pink. Ok, ja mam trochę inne rysunki niż wy, ale mam te same słowa, chociaż u mnie jest ich o wiele więcej. Ale to jest egzemplarz testowy, który wyszedł dosłownie jako pierwszy. Wy już macie taką bardziej zaawansowaną książkę. Ok, so pink flower and green leaves. Liście natomiast zrobimy z łodygą zielone. Ja wam później pokażę moje arcydzieło. Dzisiaj wcześniej rysowaliśmy z jedną klasą i narysowałem takie dziwne rzeczy, bo trzeba było narysować babci i dziadka, moi wyszli tacy stworkowi, bo nie umiem rysować. Ok. How is, uwaga, przyjaciele. Przyjaciele. Przyjaciele to było friends. Ok. Ja zrobię moich z Marsa. Będą zieloni. Czyli przylecieli przyjaciele z kosmosu. And they are green. Ok.
Okay. My friends are green. Friends. Okay. Dobrze. Pamiętajcie, że mamy pokolorować to, które znamy w klasie. Czy pamiętacie, jak był latawiec? Latawiec is kite. My kite will be dark blue. Taki ciemno-niebieski. Wstążki też zrobię jakoś tak ładnie. Swoją drogą, wiecie, kiedyś też starałem się puszczać latawce. Miałem różnego rodzaju latawce i zrobione samemu przy pomocy, nie wiem, chyba tata mi pomagał. Też kupione i nigdy mi się nie udawało zrobić, żeby to leciało, wiecie? Jakoś nie miałem szczęścia. Nie wiedziałem, jak to puścić, żeby to chciało lecieć. Okay, so next. Mamy też plecak. Czy ktoś może wie, jak jest plecak? No, plecak to było dawno temu i tylko wspomniane, ale może ktoś wie, że to jest school bag. Okay, school bag. My school bag is crimson, taki karmazynowy, czyli taki i taki. Ok. Next is kredka. Kredka in English is crayon. My crayon is silver. Silver is srebrny. Okej. Gumka. Oczywiście te słówka będziemy szczegółowo poznawać, więc możecie nie wiedzieć, jak one brzmią, ale może pamiętacie z lekcji jeszcze z przedszkola i zerówki. Gumka is yellow and gumka is rubber. Rubber. Yellow rubber. Ok. Next is board. Tablica. My board will be white. White board. Biała tablica. Bardzo często w tych czasach tablice są już białe, bo się odchodzi od tych kredowych. A u nas są i białe, i kredowe, i interaktywne, więc mamy kumulację wszystkich tablic. Ok. Co my jeszcze mamy? Długopis. Długopis. Jakiego koloru jeszcze nie użyłem? Brown, brązowy. Długopis in English is pen. Pen. So my pen is brown. Ok, brown pen. Mamy też ołówek. Ołówek in English is pencil. And my pencil will be orange. Orange pencil. Pencil. Można sobie zapamiętać, że pen ma krótszą nazwę, dlatego że długopis zawsze krócej wytrzymuje niż ołówek. Więc pencil ma dłuższą, bo na dłużej starcza. Ok. Krzesło. Czy ktoś wie, jakie jest krzesło? My chair is red. Czyli czerwone krzesło. To jest takie gorące krzesło. Dla takich małych zbójów, jeżeli takie się pojawiają.
Okej. Okay. Red chair. No i ostatnie to jest biurko, ławka. And this is in English desk. Jakiego koloru jeszcze nie użyłem? Black. Jest black. Z czarnym. Black desk. Zaraz wam pokażę moje arcydzieło do kamery. Ale jeszcze sobie powtórzymy te wszystkie słówka. Okay. So, kite, school bag, crayon, rubber, board, pen, friends, flower, pencil, chair, book, desk. Okay. And I need my camera. And this is my work. To jest moja praca. Możecie sobie zobaczyć. Pokolorowane. Wszystkie te, które wy mieliście. U mnie jeszcze są dodatkowe rzeczy. Pencil case, czyli piórnik. School, szkoła. Classroom, klasa. I tree, drzewo. OK, and we can go to exercise number 2. Posłuchaj nagrania i zakreśl, czyli w kółeczko, te elementy, które są w nim wymienione. OK, so let's listen. I w kółeczko, co słyszymy? Unit 2. Opener. 2. Look, listen and repeat. There's a boy. 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 Boy is chłopiec. W kółeczko chłopca. There's a girl. Girl. Girl is dziewczyna. There's a board. Board. Board is tablica. There's a teacher. Teacher. Teacher is nauczycielka. There's a chair. Chair is there's krzesło. A desk. Desk is biurko. Okay, and this is all. So we have got desk, boy, board, teacher, chair, girl. Check answers? Yes, we are right. I ostatnie zadanie na dzisiaj. Pokoloruj obrazki. Powiedz, jakiego koloru są przedmioty. So we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six different objects, czyli 6 przedmiotów. There is a school bag. There is a book. There is a pen. There is a pencil. There is a pencil case. And there is a rubber. I teraz pokolorujcie tak, jak są kropeczki. So, school bag is green, czyli trzeba wszędzie tam, gdzie właśnie kropka jest, pokolorować. Book is orange. Pen is green. Pencil is yellow and black. Zobaczcie, dzióbek ma czarny. Pencil case is red. And rubber is blue. Tak więc działamy. Poczekam chwilę na was, żeby wam zaraz pokazać, jak ja to zrobiłem.
Możecie zrobić pauzę, jak jeszcze nie skończyliście. Ja wam pokażę moje dzieło. Tak mniej więcej powinno wam to wyjść, więc życzę wam powodzenia i cudownego dnia i od razu weekendu. Pozdrowienia dla rodziców. Jeśli macie pytania, to zapraszam teraz na Teamsa, dziennik, maila, telefon lub Messenger. Bye, bye. Powodzenia, zróbcie proszę zadania.